Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w tym zaczniemy temat animacji. Nie zapominajcie o łapce oraz o subskrypcji, a ja zapraszam do oglądania. Z racji tego, że Gatsby pozwala Wam tworzyć naprawdę bardzo fajne strony statyczne, tak samo jak strony dynamiczne, to też bardzo fajnie działa jako tworzenie różnych wizytówek. Czyli jakiś, nie wiem, przydrożny sklep chce zrobić stronę internetową, prosi Was o to, no to Wy chcecie to po prostu zrobić, no i potrzebujecie jakiejś animacji. Takie bazowe animacje jak najbardziej możecie tworzyć w State Components, no i to już pokazaliśmy na tym kanale. Natomiast są jeszcze dwie biblioteki, bardzo fajne, których ja używam, które pozwalają Wam robić właśnie te animacje. Te biblioteki to, tak jak widzicie, GSAP oraz Framer Motion. Na moim kanale omawiałem różnice związane z tymi bibliotekami, także do tego filmu Was odsyłam, jeżeli chcecie poznać jakieś różnice na ten temat. Na pewno go znajdziecie, ponieważ łatwo go znaleźć. Natomiast przejdźmy do takiego ogólnego omówienia. Tutaj pod tym linkiem macie dokumentację Framer Motion. Przechodząc na tą stronę, klikacie Read Documentation. No i tak naprawdę ta dokumentacja Framer Motion jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Jeżeli chodzi o GSAP-a, to ja mam takie mieszane uczucia, ponieważ ciężko mi się to przegląda. Natomiast jeżeli chodzi o Framer Motion, to jak najbardziej na plus. Na sam początek przechodzicie sobie na przykład do wstępu, no i na pierwszy rzut oka rzuca Wam się coś takiego jak Motion.div. W kolejnych dwóch odcinkach zrobimy sobie przykłady odnośnie Framer Motion i GSAP-a, natomiast na ten moment powiem Wam, że właśnie Framer Motion działa tak, że po prostu każdy element, który ma być animowalny, poprzedzacie słowem kluczowym Motion. W tym przypadku animujemy tego diva. No to chcemy, żeby on był animowalny, także dajemy sobie Motion.div, a następnie tworzymy jakąś animację. Postaram się przy montażu wrzucić Wam tutaj filmy, w których robiłem animację za pomocą Framer Motion, ponieważ za pomocą Framer Motion naprawdę możecie robić bardzo fajne slidery, bardzo fajne, nie wiem, klikery i na tym kanale już były odcinki właśnie z tym związane. Przechodząc do GSAP-a, używam go troszeczkę mniej, natomiast bardzo fajnie sprawdza się, kiedy chcemy tworzyć na stronie animację przy scrollu, ponieważ GSAP ma wbudowaną taką bibliotekę, która nazywa się Scroll Trigger i ona naprawdę działa bardzo fajnie, jeżeli chodzi o animację przy scrollu. Za pomocą GSAP-a także animuję jakieś SVG, bo tak jak widzicie, bardzo fajnie działa z SVG. I na tym kanale też pojawiła się, nawet kilka odcinków pojawiło się na temat animacji SVG z GSAP-em. No i tak naprawdę co? Tyle. W następnych dwóch odcinkach zrobimy sobie podstawowe przykłady do Framer Motion oraz do GSAP-a, ponieważ nie chcę spoilerować, natomiast chcę nagrać dwa oddzielne kursy właśnie do GSAP-a i do Framer Motion. Takie troszeczkę bardziej rozbudowane, dlatego w tym poradniku, w całym tym poradniku o Gatsbym chcę Wam po prostu zajawić ten temat, ponieważ no nie jest to poradnik stricte o animacjach. Także w tym odcinku tyle, pamiętajcie o łapce oraz o subskrypcji, a ja zapraszam do kolejnego, trzymajcie się, cześć!